Ja mogą ci tego nie mówić, mogą tego widzom nie mówić. I byłaby dalej legenda żywa, to zobaczymy ją raz tylko na widzeniu i potem przysłała mi pozew rozwodowy. Wiesz, że mieszkam za granicą, tam gdzie jest ciepło i dobrze, więc tam jakby jest ośrodek moich spraw życiowych w tej chwili już. Otoczony jestem antykami tym, co kocham. I teraz co się dzieje? Słuchaj, siedzę nie do swojej sprawy, tracę majątek, tracę rodzinę, no bo przecież poza jedna żona mnie okradła, druga żona mnie okradła. Macie 2 tygodnie na zwrócenie ludziom pieniędzy i zlikwidowanie projektu. Ja mówię, bo kamień na kamieniu nie pozostanie. Tak czy inaczej, powiem ci szczerze, że ci starzy koledzy, którzy potem zostali bosami, tak naprawdę nigdy mnie nie zawiedli, wiesz, no nie, a teraz ja nie miałem takich sytuacji zderzeniowych za bardzo, jak widzisz, potrafiłem rozwiązać konflikt, pokazałem ci kulisy tego, to nie ja go rozwiązałem, tylko starsze panie między sobą, tak naprawdę, wiesz, ja mogłem ci tego nie mówić, mogłem tego widzom nie mówić i byłaby dalej legenda żywa. Co by ci Siemion opowiedział, jakby znalazł Siemiona z grupy Żaby, to by się przysiągł, że tak było. Obiecałem rzetelność, obiecałem prawdę mówić i dotrzymuję słowa, jak widzisz. A masz z nim kontakt? Nie. Ale kiedyś dosyć no, bardzo go lubiłem. Parę razy wspominał o tobie. A ja cię nie znam. Widzisz? Bardzo to widzisz teraz, jak to się znam. Nawet z Siemionem parę razy byliśmy na Śląsku, z tego co pamiętam. Jak widzisz, nie znałem cię, a znałem cię z opowieści. Starałem się jak najdalej od tego wszystkiego. No ale tak jak mówię, więc sprawy zaczęły wszystkie zły obrót przyjmować. Ta sprawa aresztowania Adama. Mówię, to jest dalej coś nie tak. Jego zabrali, ta sprawa cała się rypnęła. Mnie nikt nie czochra, coś się za spokojnie. A jeszcze, wiesz, po wyjściu policji u siebie w pokoju robiłem porządki, bo już się chciałem wyprowadzać stamtąd. Ty odsuwam, taki stół wielki miałem, na którym telewizor, kino domowe. A tam proszę ciebie. A z 200 gram towaru? Wywalone. Oni pakowali ten towar, jak mnie nie było, jak ja wyjeżdżałem. Co mnie później uratowało, jak się przekonać. No więc słuchaj, wyprowadzam się, odnowiłem taki kontakt ze swoją przyjaciółką sprzed 10 ponad lat, Karoliną, z którą potem wziąłem ślub. Na krótko, bo jak poszedłem siedzieć w 2007 roku, to zobaczyłem ją raz tylko na widzeniu i potem przysłała mi pozew rozwodowy. Widzisz, jak widzisz, zdarza się. Tak padło moje drugie małżeństwo. Ale teraz przejdźmy. Idę siedzieć, wyobraź sobie do czego? Do grupy Żaby. Na zarzucie pod tytułem, uważaj, przytoczę ci, bo go nigdy do końca życia nie zapomnę. W latach 2001-2003, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, nabywał od świadka koronnego Stanisława 5 gram narkotyków tygodniowo i powyższe narkotyki przy pomocy siatki dealerów wprowadzał do obrotu. Co? No śmiech na soli. Też się śmiałem 3 miesiące pierwsze. Potem się przestałem śmiać. Stary, 2 lata siedziałem w sankcji. Wszystkie 60 w sprawie. Maręż, Żółw, ten od Myjni, jak on zapomniał, Hubert i 4. osoba. Wszyscy powiedzieli to samo. Stary złodziej, Wajchowicz, karciarz, kolega Żabar, nigdy narkotykami nie handlował. Do dzisiaj,
nie udowodniono mi ani jednego grama sprzedanego, bo nigdy nie handlowałem narkotykami, żadnego dealera, żadnego kupującego, nikogo. No i co z tego? Dostałem 2 lata i 8 miesięcy, człowieku. I odsiedziałem wszystko do dzwona, ale to przejdziemy w jaki sposób odsiedziałem. Tu można się nie? Co? I teraz co się dzieje? Słuchaj, siedzę nie do swojej sprawy, tracę majątek, tracę rodzinę, no bo przecież, poza jedna żona mnie okradła, druga żona mnie okradła. Pies to gania, to tylko pieniądze odrobić, nie ma problemu. Ale siedzę bez pomocy w więzieniu. Wiesz, co znaczy siedzieć bez pomocy w więzieniu? Nie wiem, ale... Pamiętasz Mokotów? Pamiętasz? Mhm. Pamiętasz. Ja poszedłem w 2007. Ty siedziałeś na Mokotowie w jakich latach? 2000, a potem 2005, 2005. No to mów, jeżeli się gdzieś pomyliłem. Dało się któreś śniadanie zjeść? No... Ani jednego? Jedynie ser biały. Albo jajka. No to nie pamiętam, żeby były na śniadanie. Bywały. Nie pamiętam tego, ale dobrze. Ja pamiętam, że żadnego śniadania się nie dało zjeść. Drugie danie tylko na obiad, bo zupa to były zwykłe obierki. Zupa była tak zwana wodzianka. Tak jest, woda z obierkami. Mhm. Jeden jedyny krupnik raz w tygodniu, który był, się dał zjeść. I co, po niektóre kolacje się dały zjeść. Słuchaj, 2 lata byłem głodny, bo siedziałem bez pomocy. Co niektórzy ludzie mi tam, wiesz, pomagali. Tacy na przykład jak Kijo, w ogóle ze mną nie związany. No to tam grupa, co się to mi się kojarzy z Mokotowskimi. Normalny, fajny chłopak, wiesz, taki Donald, producent z Mokotowa, starszy chłopak, producent gminy. Parę osób mi po prostu pomagało, to dali mi coś tam zapalić, wiesz, coś do jedzenia, jakaś pomoc, i tak dalej. Dopiero mój wspólnik, rozumiesz, jak się dowiedział ten, co za mną, a Majka lata, przecież kupę pieniędzy mu zarobił. Po 2 latach dopiero mi piątkę przysłał, bo się usłyszał, że na 2 lata puszczają. Na bo jako Baja, kolega przecież maliźniaka młodego. Go wziąłem do roboty ze mną, już pieniędzy zarobił, na Wajchę ze mną latał przecież, no wiesz, mandżerowo. No i proszę ciebie, wychodzę w 2009 roku. I dosłownie nie wiem, co mam zrobić. W Bombaju mam 2 torby ciuchów, które moja żona mu dała, no bo się tam żony znają między sobą. I stary, wychodzę, w jakimś hotelu śpię obsrany, nie? I drugiego dnia wychodzimy na zachodni do roboty i trafiam od razu 1500 euro. No, to żyjemy. No i się tam, wiesz, rozkręcam z tego, proszę ciebie, poznaję, poczekaj, 2009, tak. Oczywiście łapię od razu kontakt z marężem, nie pamiętam tylko w jaki sposób wtedy, wiesz? I on, proszę ciebie, wtedy remontował kamienicę. A dobra, to choć wynajmiemy sobie apartament na Marinie, na Mokotowie. I żeśmy wynajmowali sobie ten apartament, wiesz. Mówi, że on był słaby w biznesie. On wtedy, proszę ciebie, wyszedł i z więzienia wyszedł przede mną do tej samej sprawy. Zresztą nawet na tablicach poglądowych powiedział, że mnie nie zna. On się wobec mnie absolutnie fair zachował. Dzisiaj jest moim wrogiem, tak, ale nie mogę oddać mu tego, co było. Nawet na tablicach powiedział, że mnie, dopiero później powiedział, że on się mnie zna, tak, ale w ogóle nie jestem związany z narkotykami, że jestem kolegą żaby, oszustem, karciarzem, ale nie. I powiedział zgodnie z prawdą. Potem wynajmujemy drugi apartament na Wilanowie, wiesz? Teraz wróćmy do niego. On od razu otworzył sobie firmę naprawy dachów i zarobił na tej firmie. Zarobił, ale zarobił za mało, bo mówi, nie mam za co kupić mieszkania, ale sobie kupię Porsche. I miał za 350 tysięcy Porsche przecież.
piękne, którym się raz przejechałem, dziękuję, powiedziałem, że więcej nie wsiądę w to, bo to nie jest samochód dla mnie zupełnie. Twardy, niewygodny, warczy, mnie to nie bawi. I proszę ciebie, nasze drogi się rozchodzą jednego dnia dosłownie, bo się kąpałem, on wrócił z sądu, przejechał bardzo zdenerwowany, bo ktoś odkrył, ja nie pamiętam, kto to zeznał, że miał bardzo dużo wspólnego ze śmiercią Łoczka, tego z Wołomina, Dubczyka. No, taki stan rzeczy przestał mnie w ogóle bawić. Wyprowadziłem się jednego dnia od niego. Zresztą potem doszło do tarć między nami i ukradł mi samochód, który kupiłem od niego. O, i na tym się skończyła, nasza przyjaźń. Wiesz, i w tamtym czasie żyłem z taką dziewczyną, z taką Anetą. No, mieszkaliśmy, wiesz, w Jabłonnej, ale to był już taki moment, gdzie coś zaczęło we mnie generalnie pękać, coś przestało mi pasować w życiu, więc coś działo się nie tak. Zacząłem to odczuwać. To jest takie dziwne uczucie, wiesz. Poza tym w tamtym momencie była sytuacja, jeden z kolegów pożyczył ode mnie pieniądze i przegrał na giełdzie. Ja, wiesz, nie miałem pretensji o to do niego, bo on mi sam powiedział, że na razie się nie mogę oddać, ale się wyłożyłem na giełdzie i ja po prostu, wiesz co, z trasy jak przyjechałem, pojechałem natychmiast do niego, mówię, na jakiej podstawie ty żeś kupił w ogóle tę akcję? Zacząłem to przeglądać, wiesz, nie mam pojęcia zielonego. Ja mówię, słuchaj, przecież cała ta spółka powinna mieć jakiś majątek, z czegoś to powinno wynikać, wiesz, to opowiadam ci w skrócie. On mówi, ty zadajesz takie pytania, jak ty byś się znał na tym? Ja mówię, nie mam pojęcia, stary, ja nigdy w życiu nie ten, wiesz, ja obracałem złotem, handlowałem, tak, no, ale... Ty się zacznij uczyć. Pieprze. Słuchaj, jestem w robocie w Krakowie, biegnę za Hanem do góry i strzela mi ze zmęczenia po prostu, byłem tak wykończony, strzela mi wiezadło krzyżowe w nodze. Pogotowie. Proszę ciebie, zastrzyk przeciwbólowy. No, proszę pana. No, miesiąc trzeba rehabilitować. Ja mówię, jaki miesiąc? Ja nie mam tyle czasu. Dzwonię do Ustronia. Wiesz, najlepsze sanatorium. To Gierek jeszcze zbudował z Ziętkiem dla górników. Akurat tak się składa, że tam zawsze jeździłem. Góry znam dobrze. Tam mnie też było pełno. W tym Ustroniu, w Wiśle, wiesz, wszystkich znam. Dzwonię do swojego przyjaciela, do Grześka. Ja mówię, słuchaj, musisz mi pomóc. Mówię, bo mnie zadłużył. Mówi, to paskudna historia, przyjeżdżaj. Baja mnie odwiózł, wiesz, do Ustronia. Kanapkę z hajcem mi zostawił. Bo to, wiesz, rozliczyliśmy częściowo trasę już. No więc sobie taksówkarza umówiłem, bo... Przepraszam. Bo mieszkałem sobie zaraz koło sanatorium. I zjeżdżałem zawsze na śniadanie do karczmy Brachaczka, Tomka Brachaczka. Też mój kolega, którego pozdrawiam. Karczma na dole, drewniana, piękna, stylowa. I zawsze na śniadaniu, wiesz, włączałem TVN, przepraszam, CNBC Business. Jeszcze leciał taki program, na pasku leciała giełda. I barmanka mówi, ty stary, jak ty tak się ta giełda interesuje, to ja mam taką książkę, ona mi nie jest potrzebna, cię może zainteresuje. O. Pamiętaj teraz jedną rzecz, Grzegorz. To jest ta książka, na którą ci obiecałem słowa, oczywiście dotrzymam. Dostaniesz ją też ode mnie. Kiedy uczeń jest gotowy, nauczyciel znajdzie się sam. Książka jest pod tytułem Bogaty ojciec, biedny ojciec. Kiyosakiego. Stary, nie chcę teraz się tutaj za mocno rozwijać. Jak ja poszedłem z nauką do przodu, to nie pytaj. Nic innego nie robiłem, tylko latałem i się uczyłem.
Finał jest taki, że po dwóch latach zdaję egzamin w KBC, w biurze maklerskim i mam międzynarodowy numer inwestora na instrumentach pochodnych na giełdach świata. Wiesz, co się potem okazało? Że tylko 2% inwestorów na świecie ma ten numer. Dzisiaj te transakcje możesz robić też ty, no bo uwolniono przepisy. Ale wtedy tylko 2% inwestorów, czyli mogą robić transakcje na podstawie tego numeru, takie, które mogły robić banki. Mogłem wejść do każdego banku na świecie, podać ten numer, oni by to sprawdzili, udostępniają mi komputer, na którym się do dzisiaj w ogóle nie znam, nie chcę się znać, i mogę przeprowadzać transakcje na giełdzie na pożyczonych instrumentach. Tak. Mogę nie mieć nic i przeprowadzać transakcje. To tak w skrócie. No więc wiesz, tak mnie ta wiedza pociągnęła, że też brałem udział w takim projekcie z Cieszyna. Prowadzenie działalności gospodarczej bez ZUS i praktycznie bez podatku na mocy prawa. Pewna konstrukcja, wiesz, którą zacząłem wprowadzać. Bez ZUS-u znam, a wytłumaczyć bez podatku? Później, bo jakby to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Wiesz, i po prostu tak kradłem jeszcze wtedy, ale już byłem bardzo mocno zaangażowany w naukę i nic innego nie robiłem, tylko się uczyłem po prostu. Kradłem i się uczyłem. No i proszę ciebie, tak się daleko zapędziłem z tą nauką, że wprowadzając właśnie ten projekt cieszyński, trafili na mnie ludzie, którzy wprowadzali pewien produkt na rynek w imieniu Nordea Bank. To była Europejska Grupa Planowania Finansowego. Jak przyjechali do mnie po ten produkt, wysłuchali wykładu, mówią: pan świetnie prowadzi wykłady. To było oczywiście ich zdanie. Czy mógłby pan dla nas prowadzić wykłady, a w zamian my wprowadzimy pański produkt na rynek? Dobrze. Prowadziłem z 5 przedmiotów wykłady u nich prawie przez 2 lata. Ponieważ ja je prowadziłem bardzo żywiołowo, to byłem wiecznie zmęczony i sobie w hotelu tam spałem, bo to było piątek, sobota, niedziela. Ale któregoś razu mnie coś tknęło i zostałem po swoim wykładzie, kiedy przyjechała przedstawicielka Nordea Bank. I po jej wykładzie natychmiast się zorientowałem, że to jest piramida finansowa, że to jest oszustwo, normalne oszustwo. W mojej wykładzie natychmiast wpadłem do organizatorów tego przedsięwzięcia. Dziękuję. I powiedziałem wyraźnie: panowie, macie 2 tygodnie na zwrócenie ludziom pieniędzy i zlikwidowanie projektu. Ja mówię, bo kamień na kamieniu nie pozostanie. Oczywiście mnie nie posłuchali. Teraz Cię proszę, żebyś był uprzejmy, wyciągnąć taki artykuł z Archiwum Polityki. Ty to jako dziennikarz zrobisz bez problemu, ewentualnie w archiwach płatnych będzie to do znalezienia, bo artykuł autoryzowałem. Jest napisany wyraźnie z imienia i nazwiska. Zamki na złotym piasku jest taki tytuł tego. To chodziło o aferę Amber Gold, ale ja się nie wypowiadałem na ten temat. Nie odzywałem się ani jednym słowem na temat Marcina Plichty, bo nie znałem szczegółów tego projektu i do dzisiaj nie znam, więc do dzisiaj się nie wypowiadam na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o grupę planowania finansowego, natychmiast zainteresowałem sprawą odpowiednie organa giełdowe i nie tylko. No i wyobraź sobie, że nie ma Nordea Bank w Polsce już. Aktywa przejęło PKO BP i się rozliczyło z ludźmi. No i proszę ciebie, tak dochodzimy do... W międzyczasie jeszcze miałem odsiadkę, wiesz, jakąś tam bzdurną 9-miesięczną na Śląsku. Który rok? Po 10, coś takiego. Zabrze za Boże. No... Po prostu władze penitencjarne nieopatrznie wysłały mnie do ośrodka, a tam im urządziłem kasyno i zakłady bukmacherskie. Nie ligę, zakłady bukmacherskie, normalne. To ja już byłem grzeczny.
normalne zakłady buchmacherskie. To wszyscy pamiętają, kto siedział w Zabrzu za Bożą. Wychodzę z tego zaboża, powiem ci, po dobrych czasach, dobrym urlopie. I to jeszcze zarobione. No, bo to był ośrodek wypoczynkowy dla recydywy. Mhm. Grilla mieliśmy, boiska. Pół otworek? Tak. Nigdy nie siedziałem. No powiedziałem ci, że przez przypadek, bo przecież ja miałem zawsze WWO na teczkach, ale to jest, wiesz, taki ważny moment w moim życiu, bo ja już oprócz tego, że grałem, non-stop grałem, czyli byłem w swoim żywiole, bo wiesz, że hazard jest istotą mojego życia. Grałem, żeby żyć i żyję, żeby grać. Oprócz tego się sporo uczyłem, wiesz, wyszedłem mocno do przodu już z wiedzą. To już był ten moment, kiedy zacząłem się naprawdę poważnie w ogóle nad życiem zastanawiać. A będzie dlaczego? Nad sensem czy nad przyszłością? Nie, nad sensem. Bo jak wiesz, ukradłem w życiu miliony. Wszystko wyrzekałem. Stukrotnie. A więc zacząłem dochodzić powoli do wniosku, że może inaczej. Zaczyna się to w bardzo określonym momencie. Wracam do domu kiedyś z interesu i chcę obejrzeć skrót wiadomości w CNBC Business. Ale włączam i wiesz co jest? Dalej te same wiadomości, które już znam. O, obejrzę sobie rozgrywki pokera, bo to był ten moment, kiedy akurat leciały na Eurosport. I wiesz co, na co trafiam? Na golfa, ale po obrazie widzę, że nie jest to transmisja, a golfa nie cierpię. Tylko, że to jest film dokumentalny. Każdy dokument chętnie obejrzę. I trafiam centralnie w punkt. I znowu, kiedy uczeń jest gotowy, nauczyciel znajdzie się sam. Jest opowieść o Cegierze Łódźsie, który miał poważne kłopoty z narkotykami, afery towarzyskie, no wypisz, wymaluj to, co ja robię. Prochy, dziewczyny, balet, sralet. Trener mówi dosyć tego dobrego, wyjeżdżamy na zgrupowanie. Wyjeżdżają tam, a ten po 3 tygodniach tego zgrupowania nie jest prawidłowo w stanie piłki odbić. Mówi, nie, to jest niemożliwe przecież. No czołowy golfista, żeby nie był w stanie normalnie piłki odbić nawet, coś jest nie tak. Mówi, najlepiej byłoby, jakbyś pogadał z moim sąsiadem. Okazuje się, że sąsiadem trenera jest hipnotyzer. I tu jest urwana jakby opowieść o Łódźsie, jest pokazane, jak po przygotowaniach stawia się na turniej. I wyobraź sobie, wygrywa ten turniej. I w tym momencie zainteresowałem się mocno hipnozą, proszę pana. A co ciekawsze, w domu mojej drugiej babki bywała Maria Schulz. Dzisiaj jest nawet Instytut Marii Schulz dotyczący hipnozy. Wtedy to mnie śmieszyło. I zacząłem dłubać szybciutko. Co to jest hipnoza? Co można osiągnąć przy pomocy hipnozy? Szybciutko, żeby nie zanudzać widzów. Mamy dwóch najlepszych hipnotyzerów na świecie w tej chwili. To jest... O, masz, właśnie. Keith Barry i drugi, zapomniałem nazwiska, drugi jest jeszcze lepszy. Zaraz sobie przypomnę. A koniec końców jadę na targi wiedzy i poznaję tam Artura Makiewę. Bo go chciałem poznać, tego poznałem się z moim bardzo dobrym kolegą, czołowy hipnotyzer polski. Nawet pojechałem do niego na kurs hipnozy, bo chciałem zrobić hipnozę biznesu, taki kierunek. Umiem hipnotyzować, ale nie mogę tego robić, bo jestem despotą, wymuszam po prostu. A nie wolno robić tego w hipnozie, więc poprzestałem tylko na używaniu hipnozy. Żeby państwa dalej nie zanudzać, bo nie dla każdego jest to ciekawe, 50% moich sukcesów życiowych to jest wiedza, a drugie 50% to jest hipnoza. Tak, proszę pana. Podświadomość jest w stanie ustawić tak świadomość, że osiągniesz to, co chcesz. Ja osiągnąłem w życiu dokładnie to, co chciałem. Bo chciałem. Hmm?
W każdym razie kształcąc się w kierunku hipnozy, studiując dalej ekonomię, no przychodzi mi właśnie wyrok Pruszkowski do odsiadania. Za co? No, za te narkotyki, jeszcze jakaś tam niesprawa z Wajchy doszła. Zaczynam się ukrywać, męczy mnie to okrutnie, bo to już jest trzeci raz, jak się ukrywam w życiu. O ile ten pierwszy mnie nie męczył, no bo mieszkałem w Niemczech, mieszkałem spokojnie, bo nie było wtedy. Opowiadałem się o nie, przecież jak byłem w Niemczech. Bo wtedy nie było wspólnego komputera. O tyle te dwa ukrywania w Polsce, to jest męczarnia, słuchajcie. To no, naprawdę ukrywanie się, to jest naprawdę ciężka męka. Już zacząłem nerwowo nawet nie wytrzymywać, powiem szczerze, że już czekałem, aż mnie złapią. No i złapali mnie 1 czerwca 2012 roku na Dworcu Zachodnim. Ham wyjechał, po prostu się cofnął. 3 dni później rozpoznał mnie, zawołał policję. Idę siedzieć, okej. Okay. O, daleko do Kajala. No ale za Wajchę nie było chyba grubych wyroków. Nie, tym bardziej ja to oszustwo przerobiłem na kradzież. Ciężko było mi tam. Ciężko było mnie na coś grubego skazać, ale dla takich ludzi jak ja nawet rok więzienia to jest dużo, no bo przeliczasz na to, co mogłeś ukraść w tym czasie. I tutaj tej sprawy się mają jakby szybko i zwięźle, bo najpierw siedzę w Barczewie. Tam spotykam wychowawcę Piotra, byłego CBS-a. Bardzo inteligentnego faceta, który się w Lodze orientował, że to nie jest miejsce dla mnie, a ja się zorientowałem, że to też nie jest miejsce dla niego. I tak powstaje taka bliska więź między nami, intelektualna, bo on mi pomaga ściągnąć książki do więzienia, wiesz, które potrzebuję. Szybko mnie też wyzwolił z dużej celi. Tam właśnie w tym programie Tajemnice polskiej mafii, to właśnie w Warszawie był kręcony. Co powiedziałem, zażądam odszkodowania od więzienia za umęczenie mi disco polo od 6 rano. To jest tragedia, stary, no to nawet nie jest nic śmiesznego, no bo te pseudogity, no stary, szkoda gadać w ogóle. Każdy z Państwa rozumie to, co ja mówię. W każdym razie szybciutko dostaję pojedynkę, gdzie mogę spokojnie sobie studiować. Zresztą to dobre warunki do siedzenia. Siedzę między innymi z Rzepkiem. Tym od porwań jest. Dostał 30 lat. Dziwny wyrok, nie? Tak porywał ludzi, że nawet nie rozpoznał połowy ofiar u siebie na sali sądowej i sąd. Dlatego 25 lat plus 5 nie do połączenia. I sędzia na to umotywowała tym, że nawet nie był w stanie rozpoznać większości ofiar swoich. Ja nie oceniam tego człowieka, po prostu siedziałem z nim, mieliśmy wspólnie pralnię, tam prysznic, bez większych ograniczeń. Facet inteligentny, wiesz, no, on wie czego dokonał, ja w ogóle mnie to z daleka, nie dyskutuję o tym. No ale wiesz, w pewnym momencie jestem przeniesiony do Siedlec, no i tam następuje jakby pierwsza odsłona dramatu, bo strasznie się buntuje przeciwko paleniu trawy pod celą. Ja nie lubię tego zapachu i nie lubię tego idiotycznego śmiechu po trawie, wiesz? I no, zaczyna... nie u każdego występuje. Powiedziałem, zgeneralizowałem, wiesz, no, nie znam zjawiska tak dobrze jak ty, więc powiedziałem, co mnie irytowało i zacząłem przeciwstawia się dosyć ostro temu. Wiesz, co mnie spotkało? Tak mnie zbombardowali klawisze na samym dodatkowej, że ledwo uszedłem życiem. No i słuchaj, zawiadomiłem prokuratora sobie tylko znanym sposobem. Stan przeniesiony i wjeżdża CBA. No ja im w tym pomogłem oczywiście. Paruset klawiszy w Polsce posługujemy się do tej sprawy. Sprawa się zaczęła od Siedlec, potem idzie dalej. Ale nie, to jest ważne, to zostawmy w spokoju. Chodziło o co innego, zaczęło się od czego innego, wiesz? Między innymi w tym czasie wyszło na jaw
żeby się ze mną związali, po prostu mnie okradli, najnormalniej na świecie, bezczelnie mnie okradli. Wyszło to przez telefon. No kto taki? I w tym momencie nastąpił mój mód. No nie mogę ci do końca powiedzieć, bo jeszcze się ze wszystkimi nie porachowałem. A jak wiesz, po przykładzie oczka ścigam do końca życia. Jeszcze zostało paru panów z Olsztyna, dwóch braci, wiesz. Konrad i Hubert z Warszawy. Został mi jeszcze Angol. No jest parę osób jeszcze. W każdym razie to jest ten moment, w którym coś okazuje. Sześciu gitów pisze oświadczenia, że takiego zdarzenia nie miało miejsca, wiesz? Razem ze mną, razem grypsujemy, przy jednym bracie siedzimy, tak? Aha. No to jeżeli ja nie mogę grypsować, to ja już nie mogę grypsować. Napisano o Filipinę, którą prosiłem na odczytywanie na wszystkich sprawach. Ja niżej podpisany, Konrad Bogusławski, z niem, tym i tym, występuje ze zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie więzienia, zwanym grypsowaniem. I się podpisałem. Prosiłem na odczytywanie potem na sprawach. I zwozili mi tylko panów gitów na konfrontację. Napisałeś Filip, no ale wiesz, ja jeszcze mam tego, miałem tu rodzinę, zaraz warunkowe, tak? To w łeb, grypsujesz, to ja już nie mogę, proszę bardzo. I do widzenia. Tak się skończyło. Sranie po krzakach i grypsowanie, rozumiesz? No poszedłem na współpracę z prokuraturą katowicką, złożyłem półtora roku obszerne zeznania, bo sobie policzyłem, ile mam do siedzenia. I żeby zemsta bardziej bolała, to odsiedziałem, żeby było to dla wszystkich jasne. Odsiedziałem wszystko do samego końca, żeby mi nikt na sprawie żadnej nie powiedział, że coś załatwiłem, że nic nie załatwiłem, właśnie o to chodziło. Siedziałem do końca, a wiesz, drugim elementem mojej zemsty, co było najgorsze dla moich wrogów? Nie skłamałem ani przecinka nawet. Rozumiesz? I teraz podważ moje zeznania, które zostały w całości sprawdzone. Dziękuję, do widzenia. I się skończyło babci sranie. O! Finał jest taki. Wiesz, niełatwiej było rozjebać mi łby. Z tu parę osobą? Nie zapominajcie, że mam jedną rękę sparaliżowaną. Dwa razy dłużej by mi to zeszło niż sobie. No, są przyrządy. Kabaretowe. No tak, ale wiesz, opierunek i wikt, to ja mam słowo. Mnie starczy do końca życia tego, co mam. Nie potrzeba mi państwowego. Poza tym, kto jest mocniejszy od mojej armii? Kto ma więcej pistoletów i broni od policji? Nikt. Widzisz? Tak, brutalne to są, mówię, wiem. Wiem, jaka tutaj fala pomyj się teraz na mnie wyleje. Nie szkodzi, nie przeszkadza mi to w niczym. Bo wiecie, jaką mam dzisiaj pozycję w życiu? Walcie, każdemu mówię, walcie, bo jestem niezależny finansowo i od nikogo, i od niczego. I do widzenia. No. Pamiętasz, jak ci powiedziałem w pierwszej części wywiadu? Jadę do ciebie prosto z lotniska, bo poprosiłeś mnie o wywiad, bo mieszkam tam, gdzie jest ciepło i gdzie mam wszystkich i wszystko w nosie. Tam są palmy, morze i też 4000 km stąd. No. Mieszkam tam, bo chcę, bo mi wolno. I już. W 2015 roku ja bym coś załatwić, a bo tam na Mazurach byłem, w Iławie przez chwilę, piękne miasto zresztą, tam się też chciałem osiedlić, ale przyjechałem, no niestety, proszę Państwa, nie mogę ujawnić, gdzie jestem, choć wszyscy i tak wiedzą, gdzie jestem, no bo takie mam obostrzenia, po prostu ochrona się na to nie zgodziła, więc nie ujawniam tego. Ale przyjechałem coś załatwić tutaj. Przypadek. Mówię, piękne miasto. Coś wspaniałego. Dlaczego mam tu nie mieszkać? Wiesz, jeszcze sobie przypomniałem potem, że robiłem tu prawo jazdy, bo były wczasy z prawem jazdy, wiesz. Bo miałem kupione przecież na bazarze. A rypnęło się, opowiadałem ci to. Tam się rypnęła historia i po prostu trzeba było oddać te prawa jazdy. A ja powiedziałem, że nie oddam, bo zostałem to wczasy z prawem jazdy, zrobiłem to. Dopiero oddałem. Ale w 1988 roku robiłem tu prawo jazdy.
wiesz, tu się osiedliłem i może już mnie dalej nic nie było ciekawego w tym, tylko że niektórych materiałów się nie dało zdjąć z internetu, wiesz, i ten alfabet, przepraszam, tajemnice polskiej mafii się ukazały. I młodzi rzeźni Mieszkowie sobie wymyślili, że zrobią karierę. To tak zrobili, że raz moja żona z córką zmywały krew ze ścian, a panowie wszyscy siedzą. No tak się dla nich dziwnie złożyło. Generalnie rzecz biorąc, nie asymiluję się jakoś ze społecznością, bo na tym nie zależy. No mam tutaj paru przyjaciół, ale chcę o jednym opowiedzieć, który może nie jest jeszcze moim przyjacielem, ale bardzo moim serdecznym, bliskim kolegą, tak to ujmę. Chłopak, który jest przestępcą. Ale jego przestępstwa mi nie przeszkadzają, bo nie ma krwi na rękach, jest świetnym organizatorem, znakomicie to robi. Jest to człowiek o nieprawdopodobnie mocnym kręgosłupie moralnym, z zasadami. Może powiem inaczej, zawsze moim wzorem do dzisiaj jest Majer Lęcki. To jest człowiek, który stworzył tak naprawdę mafię, ale pozostawał zawsze w cieniu. Stworzył ją w oparciu o hazard, choć mafia amerykańska i tak poszła potem w innym kierunku. Wbrew temu, co mówił, bo ostrzegał, że narkotyki nie są branżą, którą się powinni zajmować. To był jego układ z Hoverem, jak jej się opowiem o tym bardzo dokładnie. Bo to jest bardzo ciekawa historia, którą znam na wylot. Też nie wiem, czy Państwo wiecie, że gdyby nie Majer Lęcki, to losy II wojny światowej wyglądałyby zupełnie inaczej. No i co powiecie, że to frajer był, bo współpracował z rządem amerykańskim? Współpracował, bo chciał. Dzięki temu Europa szybciej się od Hitlera uwolniła. Ale powracając do mojego kolegi, jest to myślący człowiek, bardzo zdecydowany, świetnie posługujący się nożem i nie chciałbym go mieć za wroga. Widzisz, ja ciężki frajer dla wszystkich, no bo tak mnie należy nazywać w nomenklaturze gitów. Z punktu widzenia tylko i wyłącznie zasad i reguł więziennych grypsowania, prawda? Które o dupę rozbić? Ja na nie pluję dzisiaj i będzie zrobimy grypsowanie, wszystko wyłożę. Natomiast to jest pragmatyk, to jest człowiek bardzo mocno stąpający po ziemi. Bardzo go szanuję. Nigdy nie odmówię mu pomocy. Mam też innych przyjaciół, jak wiesz, no, właściciela agencji detektywistycznej Interpol. Wysyłałem ci zdjęcie teraz, pozwolił się powołać na tą znajomość Częstochowy. I tutaj, żeby było dalej jasne, Grzesiek, nigdy nie współpracowałem z żadną służbą, nie współpracuję. Ale zawsze miałem kolegów, do dzisiaj ich mam. Każdy ma jakiś kolegów, prawda? No właśnie. To jest jakby tak w pigułce cała moja historia, opowiedziana w dużych skrótach. Ja wiem, że wszyscy będziecie Państwo mówić, że to jest chaotyczne, zeskakiwanie z wątku wątek. Ale jak się będziemy spotykali przy okazji innych programów, to będą rozwinięcia, mam do czego wrócić. Jeszcze raz bardzo proszę wszystkich niedowiarków o pisanie do Grzegorza. Jeżeli gdzieś powiedziałem nieprawdę, bardzo proszę się zgłaszać z tą nieprawdą. Będziemy odwijać papierek. Bardzo chętnie. I wgłębiać się w dany temat. Dokładnie. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji. W razie czego? Zapraszam do programu. Proszę powiedzieć, gdzie powiedziałem nieprawdę? Gdzie powiedziałem nieprawdę? Jakieś pytania? Jeżeli chodzi o pytania, to piszcie pod filmem. My się widzimy przynajmniej raz w tygodniu, także wasze pytania mogą być mogą się spotkać z odpowiedzią. Tematy, które były poruszane w tych wywiadach, mogą zostać rozwinięte i na pewno zostaną rozwinięte. Także
zapraszam. Jeszcze jedno, jestem Państwu winien wyjaśnienia. Wadę wymowy mam po wylewie. Noszę okulary, bo mam paskudną, fatalną wadę wzroku, której nie będę korygował, również po wylewie. I świnia się też spasła po wylewie, bo antybiotykami... To nie jest konkurs piękności. Antybiotykami mi zmieniono przemianę materii, więc nawet nie mam chwilami siły i chęci z tym walczyć. Jestem poważnie schorowany, słuchajcie, jestem w międzyczasie, miałem 3 zawały, także... No to już jest jakby... Tak jak powiedziałem, jestem na emeryturze, no żyję już tylko i wyłącznie praktycznie dla własnej wnuczki, dla własnej wygody i przyjemności. Ot i wszystko. Można powiedzieć, że jesteś hedonistą pełną gardą. Dokładnie. Dokładnie jestem hedonistą. Dopiero teraz, wiesz, po tej chorobie ciężkiej, bo miałem zapalenie płuc covidowe i z sercem problem. Jestem od 1,5 roku już na emeryturze. Jestem ciężko chory. Mój hedonizm stopniał tylko tyle, że sprzedaję limuzynę, którą miałem, jak wiesz, z kierowcą własną, 9-metrową. Sprzedaję z klasy, bo mi nie jest potrzebne, dostają sobie podstawowe samochody, tylko wiesz, że mieszkam za granicą, tam gdzie jest ciepło i dobrze, więc tam jakby jest ośrodek moich spraw życiowych w tej chwili już. No, otoczony jestem antykami, tym co kocham. Papierosy nie są z PRL-u, proszę Państwa, jest cała szuflada, sprowadzam je z zagranicy. Mam największą w Polsce kolekcję zapalniczek lipą, bo je lubię. Na tym polega mój hedonizm. Szampana i kawior też mam na stałe w lodówce, bo chcę. No. To tyle co mam z życia i tyle co potrzebuję z życia. Więc uważam, że każdy powinien sobie powiedzieć, czego potrzebuje z życia i to osiągnąć. Jak to osiągnie, to powinien być zadowolony. Ja jestem zadowolony. Bandycka ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na sali. To panowie brania, zarabiania z nerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mieśniak czerwus orzeł, byli tą prawdziwą siłą. Mówiło dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżali, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty, prawdy, wtedy bańka pęknie. Tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógł tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i Pruszków, nie chcę bez pracy. Prawdę, kompasy, bez drogi, kłamstwa. Hasta, żenady, przesady i szajstwa. Po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy Państwa. Yo.